ETF-y na Ethereum zatwierdzone. Zbliża się webinar na temat Miki. A co się dzieje w ogóle na rynku? Jak wygląda sytuacja? Czy już hossa powróciła? Czy jeszcze jednak wieszcze zagłady uważają, że to jest bezca? Cześć, z tej strony Mike. Zapraszam na 10-minutowy Crypto Newsflash. Zaczynamy! Crypto Newsflash, telegraficzny skrót wiadomości ze świata krypto i technologii blockchain. Przechodzimy sobie do stron na początku CoinMarketCap. Bitcoin po 66200, było nawet 67. A jak to wygląda, jeśli chodzi o kryptobąbelki? Tutaj od razu widać pierwszym rzutem. Jak widzicie, no tak, trochę w górę, trochę w dół. Różnie to z tym bywa. Przykład BGB 10%, TIA 86, ENS 9%, a tu zobaczcie, nawet Helium poszło 44% do góry, Core 20% do góry, także wzrostów trochę jest. Ale na początku zapraszam Was na webinar. Już w najbliższy czwartek o godzinie 18 zaprosiłem ekspertów prawnych, aby porozmawiać w temacie Miki, czy Mika zmiecie kryptowaluty z planszy, szczególnie jeśli chodzi o Polskę. Więc tutaj w tym wypadku, jeżeli macie jakieś pytania, możecie nadsyłać, możecie pisać komentarze pod tym filmem, ja to będę wszystko zbierał. Będzie to na żywo oczywiście, moi goście, i zadamy w temacie Miki różne pytania, żeby nie było wątpliwości, chociaż cały czas jeszcze te wątpliwości są. Przechodząc sobie dalej, przy okazji, jeżeli ktoś wczoraj nie był w Białymstoku i nie oglądał niedzielnego live'a, to zapraszam na kolejne spotkania z serii Kanga on Tour. Każdy dzień, każde miasto. Zaczęliśmy od Białegostoku. Później macie Lublin, Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawę i Gdańsk. Wczoraj było bardzo fajnie w Białymstoku. Był też Maciek Tomczyk ze swoją prelekcją. Byli chłopaki z Kangi. Więc będzie generalnie jeszcze fajniej. Zapraszam serdecznie. Przy okazji informacje o ETF-ach. Nie wiem, czy widzicie, ale Grayscale poinformował, że wypuszcza dwa ETF-y. Jeden to jest oczywiście Grayscale Ethereum Mini Trust, a drugi po prostu to jest Trust. Obydwa oczywiście na New York Stock Exchange Arca. Po zgodzie SEC-u. SEC wyraził zgodę na ETF-y. Kolejna sprawa, co ciekawe, aby zapewnić jasność. Bitwise będzie używał adresów ENS-u, jeśli chodzi o swoje ETF-y, żeby zapewnić przezroczystość, także tutaj macie pododawane ENS-y do adresów. Bardzo fajna informacja. No i teraz słuchajcie, Grayscale przetransferował $1 miliard w ETH do Coinbase'a przed uruchomieniem tego ETF-a. Tak? No i zobaczymy, czy będą zrzuty na Ethereum takie same, jak były na Bitcoinie, gdy Grayscale się sprzedawał. Także miliard poszedł według danych blockchainowych. 292 tysiące poszły i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy. To jest oczywiście hot wallet mini trustu. Być może zrzutów nie będzie. Przechodząc sobie dalej, słuchajcie, rząd amerykański mógłby trzymać Bitcoina jako rezerwową walutę. Tak pisze nam tutaj CNBC. Jest taki pomysł. Coraz więcej po tym, jak Trump tutaj powiedział o tym, jest coraz więcej analizy. Także nie tylko, czy Trump zostanie prezydentem? W ogóle jakie jest Wasze zdanie? Czy po wycofaniu się Joe Bidena, z którym nie wiadomo, co się dzieje, że plotki dziwne krążą? Czy Kamala będzie lepszym i większym przeciwnikiem dla Trumpa? No zobaczymy. W każdym razie różni fajno Polacy już mają nowy firmware wgrany, już starość jest najważniejsza. A teraz z kolei indyjski minister finansów zignorował tutaj prośbę przemysłu krypto. No i okazuje się, że nie będzie redukcji podatku 1% TDS-u do 0,01%, aby ożywić ten przemysł. Nie, tamtejszy minister finansów, Nirmala Sitaraman, powiedział, że w dupie was wszystkich ma i tyle. Tak to właśnie jest. Przy okazji jeszcze odnośnie naszego polskiego piekiełka, to dzisiaj udostępniłem. Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda uśmiechnięta koalicja, to zasadniczo, jak to mówi przysłowie, ile musi się zmienić w kraju, żeby nie zmieniło się nic. Tutaj macie doskonałą informację, zobaczcie. Pani Renata Gruszyńska została nowym prezesem MESCO S.A. To jest oczywiście z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Nie wiem, czy wiecie pani, wcześniej była oczywiście rejonowym, pracowała w funkcji prezesa rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach. Wiecie, kompetencje kompetencjami, najważniejsze, żeby był mierny, bierny, ale wierny.
Z kolei Gary Gensler najprawdopodobniej zrezygnuje po tym w 2025 roku, po tym jak Joe Biden skończył, zrezygnował z kandydowania. Także zgodnie z założycielem firmy Tenex Research, Markusem Tillenem, Gary Gensler będzie rezygnował po tym, jak oczywiście skończy się kadencja Joe Bidena. Teraz z kolei mieliśmy globalną awarię technologii. Nie wiem, czy wiecie, serwery Microsoftu przestały działać, bo jakaś tam firma z branży cyber security dała dupy ze swoich zupy, ale Bitcoin niewzruszenie pracuje. Nic mu się nie zmieniało od nastu lat. Cały czas pracuje, a się okazało właśnie, że i loty nie latały i coś tam. Najśmieszniejsze jest to, że jakaś linia lotnicza w Stanach, która nie została dotknięta. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeszcze Windowsa 3.1 używają. Sieć Bitcoina, tak. No, oczywiście były też przerwy, żeby nie było. Nawet Rafał Giełbowski kiedyś miał prelekcję w tym temacie. Między innymi 15 sierpnia 2010 roku, tak, 8 godzin 27 minut nie działało. Dodatkowo 12 marca 2013, tak, gdzie 6 godzin 20 minut nie działało. Uptime Bitcoina 99,989 i tak dalej. Teraz okazuje się, że Binance dalej pali tokeny BNB, tym razem 271 milionów dolarów. To spójrzmy szybko sobie, czy cena zareagowała. 2,4 specjalnie nie robi to wrażenia. Także kolejny Binance Burn. Kolejny raz zostało to spalone. Kolejne kwartalne spalanie tokenów zostało przeprowadzone. A swoją drogą chyba zaraz już CEDET wychodzi z więzienia. Watcher Guru nam donosi, że Elon Musk, oczywiście już było wcześniej, dodał laserowe oczy do swojego profilu na X-ie. Możecie to oczywiście sami sprawdzić, możecie sobie wpisać Elon Musk, wejść na jego profil, proszę bardzo, są laserowe oczy. No oczywiście nie wiadomo, czy to ma cośkolwiek wspólnego z Bitcoinem, no ale laserowe oczy są. Teraz tutaj Degen News, słuchajcie, okazuje się, że ETHA już jest handlowane na premarkecie, a przy okazji jeszcze chciałem wam powiedzieć, jeżeli mam dane z ETF-ów, to zobaczcie, jak to wygląda. To Wesley udostępnia, tu macie dane, tak, 533 miliony inflow, bez oczywiście BitB, ale nie wiadomo, czy oni nie podali, czy jest po prostu na zero. Także rozpędzają nam się ETF-y, skupują, chyba najgłupszą rzecz to Niemcy zrobili. No i teraz oczywiście kolejne Degen News, tak, token. Kolejny super wspaniały token bazujący na Solanie, oczywiście DeFi token, zwalił się o 90%. Także miało być Lambo, wyszło Szambo. Ciekawe, ilu gości to shillowało. I na końcu polski Degen, tak, zobaczcie, w cyklu mamy więcej wszystkiego. Projektów, sieci, konkurencji, akcji i okazji, ale także warto wspomnieć o tym, że więcej sposobów, aby stracić kapitał. Nigdy nie było tak łatwo jak teraz, żeby opierdzielić kasę. Także uważajcie na to, bo różnie to z tym bywa. Spójrzmy sobie jeszcze, może mamy chwilę czasu, na wachlarz Satoshowa. Zobaczmy jak wygląda wachlarz Satoshowa. Czy coś tu sobie poradziło, czy oni przeciwko wachlarzowi grają. To był wachlarz amerykański. No było podbicie, na razie zagrzęźliśmy w zasiekach, ale spokojnie. Nie z takich tarapatów wachlarz sobie wychodził. No, na razie na rynku widzicie, jest jak jest. Przejdźmy sobie do podsumowania. A w krótkim podsumowaniu, tak jak już mówiłem, wczoraj byliśmy w Białymstoku na Kangon Tour. Być może będziemy jakieś też spotkanie tonowskie organizować, ale to jeszcze dam wam znać. Co ciekawe, dostałem, ponieważ ja kupiłem sobie tego trezora Safe5, którego test już za chwilę. A na co czekam? A już wam mówię. Odezwałem się do firmy Trezor, myślałem, co mi to szkodzi? Kurde, tyle czasu, tyle lat człowiek z nimi współpracuje. Te portfele są. Napisałem, czy wyślą mi taki portfel, żeby był nagroda w konkursie. Więc będzie w filmie o Trezorze 5. Będzie konkurs, w którym będzie można wygrać Trezora 5. Przypominam też, że jest konkurs w filmie o Elipalu, Titanie. Tam macie do wygrania taki Titan. A teraz wam coś pokażę. Jak wam teraz coś pokażę, to wam kapcie dwa. Słuchajcie, zobaczcie, co przyszło. 15 lat, 8 miesięcy, 7 dni, 3 godziny i 4 minuty. Tyle czekałem na Ledgera Staxa. W końcu jest. Jeszcze nie zapakowany. Śmierdzi jakimś francuskim gównem.
Nie zniszczę go. Podjąłem decyzję, że uważam, że nie ma sensu go niszczyć i robić jakiś głupot w internecie, bo ja nie jestem jakim Republiku Timbuktu. Ale nagram niedługo film i zobaczymy, z czym się tego Ledgera je dodatkowo, słuchajcie, jako chyba gratis. Dostałem coś, gruby temat, słuchajcie, zobaczcie. Ledger Stax Magnet Shelf. Szarpnęli się, kurde. Normalnie szkoda gadać. Dobra, z mojej strony to tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.